Aerial Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj film, o który często pojawiają się pytania, czyli moje wszystkie ustawienia, kolory autek, najciekawsze przedmioty oraz statystyki. Może zaczniemy od mojego fenka. Jak widzicie, nie używam żadnej nalepki. To malowanie, które się rozchodzi, to jest metaliczna perła. Generalnie jak kogoś interesują polskie nazwy, to pewnie na koniec filmu jeszcze je wszystkie pokażę. A w niebieskiej wersji tak to się prezentuje. Myślę, że na szybko można przylecieć. Moje kółka w wersji niebieskiej to są OM-y, w wersji pomarańczowej to są Dieci Oro, dostępne za to, jak ktoś grał przed premierą gry. Boost teoretycznie używam taki, ale przy użyciu Bakes Moda sobie dodaję Gold Rusha. Kolejna rzecz, o którą często mnie pytaliście, ile mam bramek na tym wybuchu Hellfire, jak widzicie ponad 3500. To coś z potopą, to jest Blazer. No i podstawowy dźwięk silnika. Jeszcze w międzyczasie przypomnę, bo za niedługo będzie nowy sezon, czyli nowy karnet. Jak ktoś nie wie, to mam swój kod twórcy, możecie go wpisać i wtedy od waszego zakupu jakiś procent trafi do mnie. A po prostu taki darmowy donate. Standardowo przy nowym sezonie przypominam. No dobra, pora na moje statystyki. Na pierwszy rzut oka widzimy, ile zagrałem spotkań oraz jaki mam procent wygranych. Ciekaw jestem, czy to się zaokrągla tylko do całych procentów, czy mam tak bardzo równo, ale to mniejsza. Prawdę mówiąc, nie wiem, co tutaj będzie dla kogo interesujące, więc po prostu tak sobie przelecę. Możecie sobie zatrzymać na chwilę. Przedmioty z garażu chyba pokażę dopiero od poziomu importowany, bo mam strasznie dużo rzeczy, czy to z karnetu, czy to z turniejów. No, tak szybko przelecę. Myślę, że będzie najlepiej. Jeszcze na koniec pokażę może, ile mam przedmiotów z jakiego poziomu. Tak, żeby każdy był tutaj usatysfakcjonowany. Także teraz możecie zauważyć, że mam m.in. 2500 limitowanych przedmiotów, ponad 1000 uncommonów, ponad 700 commonów, więc każdego przedmiotu, przepraszam, ale nie będę pokazywał, bo to są zwykłe śmieci. O, dobra, wyczyściłem to i tak by wyglądał mój ekwipunek. Także nic ciekawego. Myślę, że takie podstawowe przedmioty będą dla was wystarczające. No i pora na moje ustawienia. Praktycznie zawsze gram na czacie drużynowym. Tak wygląda moja aktualna kamera. Wszelkie czułości. No dobra, przejdźmy może do bindów. Od razu powiem, żebyście patrzyli na kontroler. Gram na padzie od PS4, więc to, co jest po lewej stronie, was nie interesuje, nie ustawiałem tego. Ja też tak przelecę na szybkości. Jak ktoś coś chce, kogoś coś interesuje, to sobie zatrzyma. Przypomnę, że na koniec filmu pokażę polską wersję tych wszystkich rzeczy. Ustawienie interfejsu. Tutaj ustawienie wideo, tylko powiem, że nie gram na limicie FPS-ów 60, jedynie tak na nagrywki sobie ustawiłem, żeby mi się laptop mega nie przegrzewał. Jak macie możliwość, ustawcie to na maksa. Jeżeli gracie na laptopie, to możecie to ustalić na taką liczbę, żeby wam się za bardzo nie przegrzewał. Chyba, że wam to nie robi różnicy, to możecie też ustawić na maksa. Co do audio, to tutaj chyba przypadkowe rzeczy dałem. Szybki czat. No i to tyle.